Siemanderko, szanowni widzowie, witam was serdecznie, to oczywiście nie kto inny jak ja, Lemmy. A dzisiaj chciałbym zaprezentować wam kolejny update mojej kolekcji gier, głównie PlayStation 4, Nintendo Switch, bo to doszło, mam od dwóch miesięcy, mniej więcej od dwóch miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem konsolki Nintendo Switch i też chyba doszedł jeden tytuł na Xbox One X, mogę pochwalić. Dostałem w prezencie od Metfeo. Dziękuję bardzo. To jest chyba jedyny tytuł, który wpadł do kolekcji, więc Xbox One możemy sobie odpuścić. Moim imieniem tak się prezentuje moja kolekcja w tej chwili. Oczywiście to jest totalny burdel, dlatego że ja już nie mam nic zamiaru tutaj zmieniać, nic tu przekładać, nic dokupywać, żadnych regałów, żadnych półek, dlatego że prawdopodobnie to jest mniej więcej jakieś ostatnie kilka miesięcy, kiedy tutaj będziemy mieszkali. Nie ma sensu większego tutaj inwestować, tracić pieniądze na jakieś rzeczy, kiedy miał swój już własny gaming room, wtedy będę mógł troszeczkę sobie to lepiej rozplanować, jakiś kolejny regał kupić, albo zupełnie inne półki, bo też takie coś mi się marzy, żeby taka cała ściana była w takich różnych tam półeczkach, taki pierdol. Ale zobaczymy. Dobra, o tym będziemy myśleć później. Kochani, PlayStation 4 w tej chwili już zajmuje, zaczyna się piąty rząd. Musiałem gry z PlayStation 3, te, które tutaj się zaczynały na A, już musiałem przenieść na dół, na ziemię, bo nie ma dla nich miejsca. Nie wiem, ile mam gier na PlayStation 4 w tej chwili pudełkowych, ale moja pełna lista, znaczy pełna lista, lista, tam jest data na dole, dokładnie na data aktualizacji, więc pewnie ona tam jest nieaktualna już z tym, co w tej chwili tutaj mam, ale jest w opisie pod materiałem, więc możecie sobie sprawdzić. Świetna robota Emila, jest naprawdę pięknie to wszystko opisane. Nawet macie trofea, jakie mam pozdobywane, ale jak mówię, musicie patrzeć na dole na datę, bo tam jest dokładna właśnie data aktualizacji i to wszystko oczywiście mogło się zmienić w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ja nawet nie wiem, nie pamiętam, co doszło od ostatniej aktualizacji do mojej kolekcji. Tak patrząc od góry jadąc, moi kochani, nie wiem, co widzieliście, ale chyba Astrobota widzieliście. Tak mi się wydaje, nie wiem. Wiem, że dokładałem dzisiaj Astrobota, Anthem dokładałem, którego mam w Steelbooku. Apex również, Apex Construct na VR-a. Nie wiem. Nie mam pojęcia nawet, co to dokładnie jest. Dokładałem dzisiaj jeszcze sobie do półeczki. O właśnie, tu dostałem w prezencie też. Mogę wam pokazać. Dostałem od Metfeo również. Crash Team Racing i Spyro. To jest niemieckie wydanie, ale mam nadzieję, że tam też angielskie napisy będą. Mi się przynajmniej wydaje. Ach nie, to będziemy po szkocku napierdziać w tej grze, więc dziękujemy Twoje jeszcze raz za ten prezencik i to pewnie będzie ogrywane jakoś w najbliższym czasie, bo obiecałem mu urodzinowy stream, że zrobię. Nie miałem ostatnio czasu, ale obiecałem, że to zagram dla niego i na pewno to zrobię i ta gierka będzie zaliczona. Tu dołożyłem jeszcze jeden tytuł na końcu. Nie wiem, czy sięgnę. Nie wiem, co to jest. Nie będę się mądrzył. Nie wiem. Do kolekcji. Nie mam pojęcia. Duma nowego nie mam. A bym się zaczaił. Szymon mi obiecał, że Filipa wygrał grę i powiedział, że wybierze Duma i mi wyśle. Tak mówił tylko. On tak tylko mówił. On tego nie zrobi. Kurde, idziemy dalej. Co takiego ciekawego mam? Czego wy nie mogliście widzieć? W zasadzie nic ciekawego, tak na dobrą sprawę. Nie wiem, Ghost Giant chyba też widzieliście, bo to wszystko... Gdzieś się chwaliłem tymi zakupami. Ja to dzisiaj dokładałem po prostu do tej półki. I tak na dobrą sprawę to chyba nic ciekawego. Tutaj Moss, kochanie, zobacz, ciągle dla ciebie. Czeka myszka na VR-a. Miałeś zagrać, nie grasz. Tu jest tytuł, który czeka na mnie, aczkolwiek to nie jest to, co mam na 100 VIP-ów albo na 100 tysięcy subskrybentów grać, ale Minecraft Story Mode można kiedyś zagrać. Chociaż mam do normalnego Minecrafta grać i tam jest propozycja taka, żebym platynę zrobił w tego Minecrafta. Jadąc dalej, tutaj chyba nic ciekawego nowego nie doszło. Tu jedziemy dalej, tak patrzę. Spidermana ostatnio ogrywałem, w końcu zrobiłem platynę. Polecam, świetna gierka, super. I mam dodatki jeszcze kupione, dodatki też będą za jakiś czas ogrywane. O, Division 2 ostatnio dokupiłem sobie. Śmieszna cena w tej chwili. Jakieś na polskie 40 zł ta gierka stoi. Podobno jedynka lepsza, więc żadna rewelacja. Tu ten unbox, ten cały, też wam kiedyś gdzieś pokazywałem, nie? Tu dołożyłem się do półki, bo się
nie mieścił. No i tutaj reszta jakichś tam gierek. Tak to mniej więcej wygląda. No jak mówiłem, żadnych cudów jakichś wielkich nie kupiłem. Nawet nie wiem, ile mam tych pudełkowych w tej chwili, tej wersji. Emil będzie najbardziej zorientowany. Mógłbym policzyć to, tak? Mi się nie chce. On jest najbardziej zorientowany. Kochani, to jest PlayStation 4, Xbox One, jak mówiłem, to ten jeden chyba tytuł mi tylko doszedł, chyba więcej nic. No ale jestem od 2 miesięcy szczęśliwym posiadaczem Nintendo Switch i to mi się bardzo podoba. Dzięki oczywiście mojej kobiecy, dostałem to w prezencie. Więc ja Wam to tak pokażę, że tutaj nie wiem, czy dobrze będzie widać w tym świetle. Mam w tej chwili 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tytułów na Nintendo Switch. Co my tutaj mamy od góry jadąc? Jezus Maria, jestem ślepy normalnie. Nieważne, zresztą widzicie sobie, tam nie będę tutaj wymyślał. Mam nadzieję, że operator tutaj dobrze widzi wszystko, ładnie wszystko widać. Wiecie co, z takich ciekawszych tytułów, no to tutaj ten Tetris 99. Mieliśmy ostatnią okazję trochę podróżować samolotami, dosyć sporo, intensywnie, samolotami, pociągami, taksówkami, samochodami. No, ostatnio zrobiliśmy grube tysiące kilometrów w ostatnim miesiącu. I muszę Wam powiedzieć, że Nintendo Switch się świetnie spisywał. Graliśmy sobie w dwójkę. Nie wiem, Państwo, nie graliśmy w Tetris'a, chyba w dwójkę graliśmy w samolocie. Fajnie, super to jest zrobione, że te pady można tak obracać, tak, tu ekran sobie, znaczy postawić sobie tą konsolkę, oprzeć, ma tą nóżkę z tyłu, gra się w dwójkę, no praktycznie przy niewielkiej ilości miejsca można z tej konsolki zrobić fajny sprzęt na dwoje graczy, bo można sobie obrócić te pady. Kurde, no bajer. No bajer niesamowity. Konsolka świetnie się sprawuje. W podróży mega sprawa. Bateria trzyma dosyć dobrze. Ja jestem zadowolony z jakości tej baterii, więc polecam konsolkę, bo jest naprawdę mega. Ale aczkolwiek to jest też, ten rynek jest dosyć taki hermetyczny, więc ktoś jak nie lubi gier takich jak Mario i tym podobne, to jednak może mu ta konsolka nie przychodzi do gustu. Ale zabawa jest świetna, ale gry są jeszcze ciągle w cenie. I kochani, teraz chciałbym Wam jeszcze tylko pokazać na sam koniec parę tutaj fantów, które mam, to tak zwane zakupy, jak ja to nazywałem zawsze, znowu zapomniałem nazwy. Jakie to były zakupy? Nie garażowe? Magazynowe. Zakupy magazynowe i parę tu pudeł mam, o których wiecie już istnieniu. One tutaj leżą u mnie już kilka ładnych miesięcy, więc kolekcjonerka Death Stranding, to widzieliście. Call of Duty, tak, tutaj Modern Warfare kolekcjonerka. Tutaj jest. O, proszę bardzo, tego chyba nie widzieliście. Troszeczkę tam oczywiście tutaj światełko Wam może się odbijać. No ja nie posiadam jakichś, kurde, kamer i oświetlenia wymyślnego za grube pieniądze, więc tyle, ile mogę pokazać, tyle widać. Proszę bardzo. Coś takiego. Taki sprzęcik. To widzieliście, to. Teraz tak, tu są figurki, które tam kiedyś wcześniej Wam pokazywałem. A tu zbrałem się za otwarcie czegoś, czego na pewno Wy nie widzieliście i nawet ja nie mam pojęcia, co tam jest w środku. W tej chwili nie mam pojęcia, za kiedy będziemy wiedzieli, co tam jest w środku. Muszę to otworzyć. A, dobra. Wiemy już, gdzie jesteśmy. Proszę bardzo. O kurde, się klei. Małe koperty. Proszę bardzo. Yakuza. Remastered Collection. Taki fancik od Segi. Ładne wydanie, nie? Jakiś steelbook to jest? Czy co to jest? Nawet nie wiem, co tam się znajduje. PlayStation 3, nie? Tutaj widzicie? Jeszcze? PlayStation 4. Niezły bajer, co? Niezły bajer. Wy nawet nie wiecie, jakie bajery tutaj Lemmy ma. Teraz tak, nożyczki gdzieś zgubiłem. Gdzieś zgubiłem nożyczki. Mam. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. Przy okazji macie od razu unboxingi. Ażem sobie otworzył. Kurwa, powiedz mi, kto takie koperty robi? Nie można tego normalnie otworzyć, jak powiesz. Zobacz. Ucinam i tego nie idzie wyciągnąć. Masa.
masakra, powiem wam szczerze. Dramat. Co tutaj mamy? A, Vanquish. O kurę. O, ja pierdzielę. To zagrywałem się na PlayStation 3. Gdzieś nawet mam, gdzieś w kolekcji, musiałem poszukać. Też od Segi wydanie, a ładnie zrobione wydanie. 10. Na 10-lecie. Taki bundle. Proszę bardzo. Taka rzecz do kolekcji. Tutaj mamy, to pokazywałam wam na Instagramie. To pewnie widzieliście. Ale mogę jeszcze raz wam pokazać. Zombie Army, czwóreczka. To zdjęcie tego było na Instagramie. To oczywiście również wszystko stąd spierdziela. I ostatnia rzecz. Ciężki karton tu na dole. Bladego pojęcia nie mam, co tam jest. Gdzieś miałem nóż przygotowany. Mam. Wiecie, zawsze przed wysłaniem paczek zawsze sprawdzam, czy wszystko jest tak, jak powinno być, bo nie chcę, żeby były pewne rzeczy później poniszczone lub tym podobne. Proszę bardzo, Darksiders Genesis. Nie wiem, czy to mam wyciągnąć. Mogę spróbować wyciągnąć, wam to pokazać. O, ale ciężkie. Moja pani mówi, że mam kończyć, bo się opierdzielam. I to byłoby wszystko, moi mili. O Jezu, zobaczcie, pięknie pudełko się prezentuje. I o, ale ciężkie. To będę ja do fotki. To byłem, kochani, ja, Lemmy, to był update mojej kolekcji, zakupów garażowych, jakichś tam tych innych, jakie nazywam, nieważne. Jak zawsze, kochani, zapraszam was do czytania opisu pod materiałem. Sezon czwarty niedługo startuje. Krzysiu odebrał swoją konsolę, jest zadowolony. Niedługo pewnie zobaczycie też informacje na temat właśnie tego czwartego sezonu. Zapraszam na strumyki i inne materiały. Ja zmykam. Trzymajcie serdecznie.